każdy z filmów jest doskonale inny, tak jak doskonale inna jest każda istota ludzka. Cieszy to, że powiedzenie Davida Lyncha, że nie ma filmu niezależnego. Każdy film jest zależny, choćby od gotówki, ale kino niezależne jest niezależne od głupoty. I ten postulat w wypadku każdego dzieła lub dziełka jest spełniony. To jest jakby punkt wyjścia, punkt startowy, a reszta to jest mówienie o niuansach. Nie pojawiają się rzeczy śmiertelnie głupie. Samo to, że jest to święto ludzi kina niezależnego, kina nie rozbestwionego nadmierną ilością kasy, czy nadmierną ilością przygłupich wywiadów, nadmierną ilością twórczych deklaracji bez pokrycia. Samo to daje spotkanie, przepraszam za ckliwość, ludzi dobrej woli. To taka jest suma tych zdarzeń duchowych, mentalnych. W ogóle filmy z tak zwanego kina niezależnego są obciążone tym, czym jest obciążona twórczość giganta, człowieka, który stworzył system filozoficzny, w ogóle nie mając takich ambicji, Fiodora Dostojewskiego. Tak jak Dostojewskiego nazwano awansem ciemnym, mrocznym, trudnym. No wiadomo, no, jak 420 stron ma powieść, to jest trudny. No więc kino niezależne wraz z swoją opinią jest obarczone taką właśnie, czy opatrzone metką kina trudnego, niszowego. Nic prawdziwego, to nie jest po prostu ani trudne, ani niszowe. To jest po prostu transgresywne, czego oficjalny rynek filmowy nigdy nie doświadcza. Mamy paradę pajaców, palantów, głupich lalek.